Jeżeli nowy komputer, to oczywiście z DDR5, a jeżeli DDR5, to może od Kruszala. Pamięci, które mam w ręku, to DDR5 Pro od Kruszala. Nazwa może niespecjalnie kreatywna, ale tutaj nie chodzi o kreatywność, a o stabilność oraz to, żeby to były pamięci wydajne. I faktycznie Kruszal tutaj dowozi. Przepustowość na poziomie 5600 megatransferów z opóźnieniem CL46 i 45 oraz 45 w tych drugorzędnych timingach oznacza, że są to pamięci nawet szybsze niż przewiduje standard DDR5 dla procesorów AMD Ryzen serii 7000 oraz procesorów Intel Core serii 12, 13 oraz 14, które obsługują właśnie DDR5. Aby taką przepustowość uzyskać, trzeba będzie oczywiście aktywować na płycie głównej profil XMP lub EXPO w przypadku procesorów AMD. I to faktycznie istotne, że te moduły wspierają profil EXPO, ponieważ procesory AMD Ryzen są dosyć wrażliwe na punkcie właśnie timingu w pamięci. Dlaczego to istotne? Otóż profile EXPO oraz XMP różnią się od siebie tymi timingami trzeciorzędnymi oraz jeszcze dalszymi, które mogą wpływać na stabilność pracy komputera. O ile możemy aktywować profil XMP na procesorach Ryzen od AMD, tak niekoniecznie będą działać one tak dobrze, jak profil specjalnie przygotowany pod te procesory. W tym przypadku za stabilność oczywiście odpowiada również odpowiednie chłodzenie tych pamięci. Jest to radiator aluminiowy po obydwu stronach, jako że kości są tutaj w dwóch stronach tych modułów zamontowane. Na wypadek, gdybyśmy jednak nie chcieli stosować podkręcania modułów, bo tym tak naprawdę są profile EXPO oraz XMP, możemy skorzystać z profilu, który jest przygotowany specjalnie właśnie pod ultrastabilną pracę, mianowicie 5200 megatransferów, co oznacza właśnie to maksymalne taktowanie oficjalne wspierane przez procesory Intel oraz AMD. W takim przypadku obniżone zostaną opóźnienia pamięci do CL42, 42, 42, co oznacza, że tak naprawdę nie stracimy szczególnie na wydajności. Warto zaznaczyć, że Kruszal poza tymi modułami 2x16 GB oferuje również zestawy 2x24 GB. Bardzo niestandardowa pojemność, ale jakże potrzebna, jeżeli mamy płytę główną, która obsługuje tylko np. dwa moduły pamięci DIM. Dodatkową zaletą tych modułów jest możliwość bardzo łatwej jej rozbudowy. Jeżeli wybierzemy pamięci znacznie wyższym taktowaniem, często są problemy w przypadku, kiedy pamięci chcemy dołożyć kolejne sztuki, natomiast przy taktowaniu 5600 megatransferów raczej takich problemów nie napotkamy. Naturalnie dla najbardziej wymagających użytkowników Kruszal przygotował również moduły o pojemności 32 GB każdy jeden, co oznacza, że możemy w dwóch modułach wykorzystać aż 64 GB pamięci DDR5. Ostatecznie nie można przejść obojętnie obok dożywotniej gwarancji, jaką Kruszal daje właśnie na te pamięci w wersji Pro. Także tutaj nie ma żadnej obawy, nawet jeżeli któraś z pamięci zacznie z jakiegoś powodu szwankować, bez problemu, bez żadnego gadania pamięć wymienia na nowy moduł. Pewną niepozorną zaletą tych pamięci może być ich niskoprofilowość. Wspomniany aluminiowy radiator nie wystaje praktycznie w ogóle poza profil samego PCB pamięci, także jeżeli mamy bardzo małą obudowę, na przykład w szafie rakowej komputer jest umieszczony, no to tutaj te pamięci nie będą nam blokować miejsca na przykład na chłodzenie procesora. To też bywa istotne. Mam nadzieję, że film był dla Was pomocny i że wiecie teraz więcej o pamięciach DDR5 Pro od Kruszala. Ja się z Wami widzę w następnym filmie. Cześć!